Cześć, z tej strony Dominik i witam was w 8 proniku na moim kanale. Dziś wam pokażę, jak dodać multicolor. Jest to bardzo łatwa rzecz do dodania, ale najpierw troszeczkę informacji. Pod ostatnim odcinkiem, czyli z wydaniem 40, pojawiło się sporo komentarzy, tam bardziej takich hejterskich, problemów. I żeby tu nie było dalej problemów, ja skończyłem modding 9 lutego. Kto śledzi mój kanał, o tym dobrze wie. Nie wiem, po co wy macie te spiny, drodzy moderzy mądrzejsi ode mnie na wyższym szczeblu, że ja wydaję na fototeksturach, skoro ja i tak to mam gdzieś. Ja to wydaję, bo po prostu mi to leży na dysku, to są tam śmieci już. Ja nie gram w gry, ani nic z tym nie robię, a te modyfikacje, które wydaję, to są były robione dla mnie w 2019 roku na początku, bo mi się wtedy chciało grać jeszcze farminga. Bez zbędnych spin czy tam hejtów, dajcie sobie spokój, wrzućcie na luz, zajmijcie się swoimi sprawami, bo ja i tak dodam jeszcze parę odcinków. Modpack, planowana data 30 czerwiec, wstawiam i koniec. I już mnie nie zobaczycie na świecie moddingu. Na pewno, to nie wiem, dajcie sobie spokój, nie spinajcie się, bo to bez sensu. Ja i tak nie zmienię raptem zdania teraz. O, już dziś wstrykam palcem i już zmieniłem zdanie. Nie wiem, naprawdę, dajcie sobie spokój. Dobra, przechodzimy do poradnika. Ja mam swoją modyfikację już wypakowaną w folderze dokumenty, My Games, modyfikacje, jest to Massey Ferguson. I od razu mówię, jeżeli to jest edycja, ktoś edytuje czyjś mod, bez zgody nigdy nie wydaje. Więc tak. Oraz przed dodaniem multicoloru proszę zrobić kopię zapasową sobie na pulpit, tak jak ja sobie zrobiłem właśnie tu kopię Orkana, którego zacząłem kiedyś robić i może w modpaku się pojawi. Bo nie wiem, teraz siedzę po nocach, z tego kończę, ale są błędy, problemy. No, zobaczymy jeszcze. I tak, ja sobie chcę dodać do tura, do obciążnika i do belki multicolor. Jak to dodać? Bardzo proste to jest. Jeżeli mod jest na Udimach i już ma dodane konfiguracje koloru, to jest tylko, wystarczy, że w jednej linijce zmieniamy coś. A mianowicie, jak mamy tu w turze jednosekcyjnym base, material, configuration i mamy tu jakieś kolory, były konfiguracje kolorów, ja standardowo ustawiłem tu 5, to może zostać, ale chcemy przecież multicolor, to nie będzie nam przeszkadzać? Nie, w żadnym stopniu nie będzie przeszkadzać te 5 tu kolorów. Znaczy, że w te linijce zaznaczyłem teraz na monitorze, na komputerze. Zmieniamy zamiast na false, ustawiamy true. TRUE. Zapisujemy. Przypominam, to jest tour, jako tour, co nie? Mam zapisany, zobaczcie datę. Kiedy ferdek był robiony, oczywiście też może zobaczyć każda osoba. Wchodzimy do gier, farming. I już pokazuje, że multicolor działa bez żadnego problemu. Nawet jak są dodane konfiguracje innych kolorów. Możemy owszem wyrzucić te kolory, które kiedyś ustawiłem, czy ktoś inny ustawia, może to wyrzucić. Ale w sumie jak doda się tak multicolor, to po co to usuwać? Komu to przeszkadza? Nikomu przecież, tak? Start, sklep. Ładowacze czołowe. Tour. Wezmę sobie log. Trochę tam logu robię, enterków. Nie ma żadnych błędów. Kolor podstawowy to jest ten podstawowy taki coś w stylu malowania silników w Ursusach dużych, film prawie czarnych. I mamy też multicolor. To są standardowe kolory ode mnie. A tu mamy biały, to sobie taki kupię, biały. Biały to sobie płynie żółty, taki John Deere'owski kolor kupię. Płynie jakiś od, o, filmy Rabe. I tu sobie jakiś też Garlis, nie, to będzie z białym. Ale sobie kupię taki, o, bardziej straszkowaty. Dobra. 40, swoją drogą. Widzimy, mamy multicolor dodany. Dosłownie bez żadnych tam pisania czy coś. Zmieniamy tylko jedną linijeczkę i mamy multicolor dodany. Ale powtarzam, bez zgody nie wydajemy takich rzeczy nigdy. Ktoś, kto chce, to, o, widzimy ten, to jest taki zaczep właśnie pod, przy turze jedynce. To jest do opuszczania, podnoszenia wideo. Kto wie, to wie, o co chodzi, mieszał to. Też można sobie tu zmienić kolor, tylko to już trzeba wejść do Giants Editor i tam sobie zmieniać kolor. Tak jak ja na którymś poradniku powiedziałem o tym. To tak wygląda. Teraz sobie wyjdę w ten sposób z gry. I jeszcze wam pokażę na obciążniku czy na czymś innym, tak by nie było, że oszukałem coś. Mamy teraz obciążnik i to samo na dole. Tylko, że tu mamy dodane teraz tak, mamy linijkę od base i desing.
konfigurację. No to to samo, to może nam zostać. I sobie tu ustawiamy true. I tu również drugi linijce też. I tu na przykład tak, to są te same kolory, tak samo ustawione, tylko pozmieniane mają tu początki, żeby po prostu nie było błędów, bo tak inaczej nie zadziała. Na przykład sobie tu wywalę te wszystkie. Jak skoro teraz usunąłem, to trzeba też to usunąć, bo to wybiera nam, który indeks tych kolorów ma być jako standardowy i wybrało 0, czyli ten. To trzeba wywalić. O, w ten sposób. I nam teraz zadziała. Bo jeżeli byśmy tego nie usunęli, to by raczej wywalił albo błędy w logu, albo byłby... obciążnik byłby biały, ze względu takiego, że nie ma gdzie wybrać tekstury danej. A tak jest wszystko ok. Jeszcze raz do sklepu. Start. No, były dramy. Właśnie kończyłem malować malucha na budowie i co raz czytałem komentarze, to masakra jakaś, co tam się działo. Ale tak jak mówię, mitolot to jest. Mitolot to, co tam się dzieje na tym już chuj. Obciążnik to jest do obciążnika. Nie, tu obciążniki tu. Mamy obciążnik. Widzimy? I teraz nam wybrało kolor. Widzimy, tu jest kolor podstawowy, czyli te są moje podstawowe kolory. Najpierw są, malowanie drugie. I zaczyna się znowu to samo. I zaczyna się te kolory, które multicolor dodaliśmy. Czyli to jest ten zaczep tu od belki do wsporników. A to jest kolor całego obciążnika. Trochę ten chujowy jest kolor, taki babski. Mieszało to. I tak jak mówiłem, gdyby się tamtej linki nie usunęli, mod by był, by były błędy w modu, modyfikacji tej. A tak usunęliśmy tam indeks linijki i zaczyna się od białego koloru w sklepie, czyli white, ale ja sobie tu ustawię, powiedzmy, nie wiem, taki onyx, coś taki w stylu. I to sobie ustawię właśnie malowanie takie czerwone lub, nie wiem, nawet, o, od New Hollanda kolor, tu sobie tak ustawię, tu sobie później ustawię takie przykładowe kolory. Tu po raz kolejny sobie teraz ustawię, o, taki różowy cały, żeby był. I teraz, żeby był taki. Widzimy. I znowu mamy konfigurację multicolorów dodanych. Bezbłędnie. Tak, jak widzimy. To jeszcze wam wytłumaczę co i jak będziecie, nie wiem, dodawać taki multicolor do modyfikacji, gdzie jest dodany add config script, czyli moim fertku. To jest mój ferdek, ma od chuja linijek, co nie, ale lecimy na sam dół, bo tam są konfiguracje kolorów. Ogólnie ferdek posiada 1700 tych. Zapomniałem jak to się nazywa. Dobra, mieszało to. No i zaczynamy co teraz tu pokazać. Więc mamy tak, mamy tu felgi, czyli rim color. Jeżeli chcemy, nie, multicolor mieć felg, to sobie po prostu tu zmieniamy na true. Jak nie chcemy mieć tego, usuwamy. Chcemy mieć z tym, wpisujemy true. Ja u siebie już wywaliłem tu z tego początku ten indeks zapisywania. Nie wiem nawet dlaczego, sobie to nie pamiętam dlaczego. Ale to jest takie bardziej ułatwienie dla was nawet. To sobie, nie wiem, wstawię tu true, żeby był multicolor felg. To jest elementy malowane blacharka, czyli tu są materiały, które są malowane, tu nic nie zmieniamy, broń Boże. I tu mam blachy. Blacha, czy tak jak mówiłem coś poprzednim razem, że blacha color configuration i że zaczyna się od indeksu tego, to sobie możemy wywalić. Na przykład to też wywalamy i tu wpisujemy true. Korpus configuration to sobie też to zostanie tak jak jest, bo zaczyna się od tego elementu, ale tu sobie wpiszę true, żeby był multicolor. Zaczep przód sobie tu ustawię, żeby raz, dwa, trzy, żeby zaczynał się tłumik od koloru, powiedzmy, nie wiem, czarnego, czyli raz, dwa, trzy, cztery, dobra, od piątego, żeby się zaczynał. I też, żeby był multicolor. To jest zaczep przód, a w tłumikach nic nie będę zmieniać i w grillu też nic. Ctrl S, zapis, przechodzimy do gry. Gry, farming.
Jak dodać skrypt add-config, czyli te wszystkie konfiguracje dodatkowe już mu otłumaczyłem. I z moich tych poradników, które były dotychczas, można, nie wiem, dodać parę animacji, czy w ogóle jakieś pierdoły, typu, nie wiem, dzieciarnia się pyta, jak dodać tablice, jak dodać kabiny, jak inne pierdoły i konfiguracje. To są poradniki, proszę oglądać, tam wszystkiego się dowiecie. Ja nie będę tu specjalnie tłumaczył każdemu osobno. Wchodzimy do sklepu Ferdek, tu mamy w tym miejscu. Błędy sprawdzimy. No tak, Ferdek, tak to Ferdek ładuje, ale nie wywalił błędów. No i my mamy białego Ferdka. Obręcz, czyli to jest, czyli to są felgi. Widzimy, jest multicolor felg. Tak, ścina mi trochę, ponieważ... Kurwa, biało-czerwoni, Polska, biało-czerwoni. Ja pierdolę, jak on wygląda. Trochę mi ścina, bo przy 8 GB RAMu to jest przy tej konfiguracji to też słabo jest, ale mam w kompie tak już porobiłem trochę aktualizacji, typu nie wiem, nowy dysk SSD 1 TB, tam poprawiony kartę graficzną, mocniejszą kartę Wi-Fi też dodana jest, chłodzenie jeszcze większe zamontowałem i teraz właśnie będę zamawiał ramy, to tak miesza o to. Grill nie było nic zmienione, tak zostało. Zaczep też był multikodowany i tak jak mówiłem, że zaczep ma zacząć się, a czekaj, zaczep trzeba ustawić, bo gdzie on jest, kurwa. Zaczep tył górę, zaczep przód, tu jest zaczep przód. I tak jak mówiłem, zaczep ma się zaczynać od któregoś tam koloru, widzimy, jest, zaczyna się od tego koloru, widzimy. Dobra, tłumik też nic nie było zmienione i konfiguracja blach, czyli sam multicolor, sobie ustawię taki kolor. I w korpusie też był multicolor, sobie taki kolor jeszcze ustawię. Taki kurwa, to to jest dopiero ulep, no ludzie, przyznajcie, to jest dopiero ulep, co nie? Kurwa, to jak to wygląda, zobaczcie. W ogóle to nie ma sensu, co nie? No dobra, ale to już tak, na ten odcinek raczej to będzie wszystko. I tak jak mówiłem, że do moddingu nigdy nie mam zamiaru wrócić, a to są po prostu tylko wydawane ulepy z mojego dysku.